temat w sprawie. Jak mnie wkurwisz, wyślę twojej żonie. Zastanawialiście się, co czują obcy ludzie całując się w filmie albo grając w scenach seksu? I co jeśli jedną z tych osób jest żona kolegi aktora? Więc właśnie powiem ci, że tak miałem, dziwne to było, że miałem pikantne sceny z żoną mojego kumpla. Ale taki zawód. Ale tak, ale one tak naprawdę były pikantne gdzieś tam głęboko, w ogóle mam wrażenie, w głowie bardziej niż na zewnątrz. Sprawa była tym bardziej delikatna, że Antek Królikowski nie krył, że ma na kasie warnkę, totalną zajawkę aktorską. I to był taki wkręt typowo w ogóle aktorski, fajny i jestem bardzo zadowolony, że miałem przyjemność w ogóle wystąpić w filmie z twoją żoną. Żonę masz? Mam. Zdradzasz ją? Co to za pytanie? Może propozycja? Ten erotyzm nie sprowadza się tylko do momentów kiedy spełnienia, ale jest w dużej mierze widoczny w każdej ich rozmowie. Zawodowi aktorzy twierdzą, że w scenach seksu nie wychodzą poza profesjonalizm. Cóż mogę powiedzieć, gdyby zawsze tak było, aktorzy grający w filmie nie łączyliby się potem ze sobą w życiu. Dziękuję Piotrze, naprawdę. To jej podziękuj. Dziękuję, że dziękuję. Ale tobie też, no bo... Że pozwoliłem, tak. Tak, no. Przede wszystkim zielone światło, czekaliśmy na niedługo. Dobra, dostaliście. Nadal ci stoję na mój widok. Mogłem zabić, ale nie zrobiłem tego.